Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu historycznego Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Przenosimy się dziś z naszą opowieścią aż do 1945 roku. Począwszy od wtedy, przez kolejne 11 lat komuniści, Związek Radziecki, Rosjanie i współpracująca z nimi ściśle powojenna władza Polskiej Republiki Ludowej robili wiele, by zniszczyć ostatni przyczółek polskości, tradycji i patriotyzmu, jaki po mrocznych czasach II wojny światowej przetrwał w Kościele katolickim. To w nim schronienie znalazło wielu ludzi wykształconych, często ze starych arystokratycznych rodów, także z tylko co utraconych kresów Rzeczpospolitej. Dla formującej się nowej reżimowej władzy, a także jej organów bezpieczeństwa, taka grupa ludzi, choć wówczas już niewielka i mocno doświadczona latami wojny, jeśli nie byłaby kontrolowana lub całkowicie unicestwiona, mogłaby być śmiertelnie niebezpieczna dla opresyjnego systemu Stalina. Komuniści i Rosjanie wiedzieli więc dobrze, że z klerem, kościołem i jego wspólnotą niosącą tradycyjne patriotyczne Polski nawet przez lata rozbiorów trzeba się w końcu rozprawić. Jak wyglądały relacje państwo-kościół w zagrabionej przez Sowietów powojennej Polsce? Jakie ruchy podjęli hierarchowie, by nie doprowadzić do całkowitego upadku kościoła? Na jakie musieli pójść ustępstwa z władzami PRL? O tym w pierwszym odcinku z cyklu Kościół w PRL będziemy dziś rozmawiali z księdzem doktorem Adamem Szpotańskim z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy ruch nowej władzy, można powiedzieć, że był bardzo czytelny. Tymczasowy rząd jedności narodowej, czyli instytucja, jaka została stworzona na podstawie porozumień zawartych w Moskwie przy udziale Bolesława Bieruta, to był 12 września 1945 roku, unieważnia konkordat z roku 1925. Chciałem zapytać, dlaczego unieważnienie tego konkordatu było tak ważne? Dlaczego, co w ogóle zakładał ten dokument i co chcieli osiągnąć takim ruchem prosowieccy dygnitarze wczesnej PRL? Konkordat jest umową pomiędzy państwami, jest umową międzynarodową, która ma zapewnić odpowiednie traktowanie osób wierzących, należących na przykład do kościoła rzymskokatolickiego na terenie danego kraju. Pius XI, nazywany często papieżem konkordatów, starał się na początku XX wieku unormować sytuację poszczególnych kościołów w danych państwach. I zawarcie konkordatu z Polską gwarantowało kościołowi w Polsce określoną pozycję, regulowało kwestie wzajemnych stosunków państwo-kościół i umożliwiało pewną korelację. Oczywiście zachowując odpowiednie stopnie oddzielności między sobą. I zerwanie takiej umowy przez komunistów w 1945 roku było faktycznie pierwszym jasnym sygnałem, że po pierwsze nie ma możliwości, aby już na terenie kraju była nuncjatura, więc oficjalna placówka dyplomatyczna. Także wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące tych relacji zostają w tym momencie przerwane, czy mogą być bardzo, bardzo łatwo wypowiedziane. W związku z powyższym to niszczyło pozycję Kościoła w takim znaczeniu, że faktycznie zerwanie konkordatu, jednostronne zerwanie konkordatu, przy czym komuniści tłumaczyli się, że jest to konsekwencja taktyki Piusa XII w czasie z 1939-40 roku, kiedy po zagarnięciu części wojska hitlerowskie Pius XII próbował jakoś uregulować tamtejszą sytuację kościelną, która nastąpiła, więc komuniści po prostu tłumaczyli, że w związku z tym, że papież wtedy to postąpił niezgodnie z interesem Polski, to teraz w nowej rzeczywistości, kiedy odbudowujemy państwo polskie, należy po prostu zerwać wszelkiego rodzaju kontakty z Watykanem. Poza tym to później będzie też widoczne w kolejnych latach, kiedy będzie ukazywanie Watykanu czy papiestwa
w ogóle Kościoła Rzymskiego, jako jedną z form agentury amerykańskiej czy zachodniej, więc po co trzymać przedstawicieli obcej agentury we własnym kraju? No, należy się ich najnormalniej rzeczy pozbyć. A jak w ogóle wyglądał katolicki kościół, rzymskokatolicki kościół tuż po zakończeniu II wojny światowej? Jak bardzo ta instytucja była doświadczona przez wojnę? Jak wielu ludzi zginęło, jak wielu było księży? Przecież nie funkcjonowały normalne seminaria, chociażby tak wiele budynków było zniszczonych, no praktycznie system nie istniał, tak, w Polsce. To znaczy, no, Kościół katolicki w czasie II wojny światowej faktycznie odniósł bardzo duże straty, przede wszystkim straty osobowe. Obóz koncentracyjny w Dachau, nazywany bardzo często obozem między innymi dla księży, bo faktycznie tam tych wielu duchownych zginęło, wiele tak samo sióstr zakonnych, zakonników. Zresztą nie tylko w tym obozie, no, mamy obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, tam też przecież ginie chociażby ojciec Maksymilian Kolbe, Edyta Stein. Więc pod względem osobowym było to bardzo mocne przewienie. Skład osobowy był bardzo mocno ograniczony. Jeżeli chodzi o skład natomiast materialny, czyli budynki kościelne, świątynie i tak dalej, no to oczywiście tam, gdzie wchodziła wojna i były niszczone miasta, bombardowane, niszczone działaniami wojennymi, więc trudno, żeby w takich miejscach kościoły się ostały. Były oczywiście miejscowości, gdzie front przechodził nieco inaczej i były zupełnie inne punkty, interesowały wojskowych niż zdobywanie samych miejscowości, bo na przykład wojska strony przeciwnej tą miejscowość po prostu opuściły, więc nie było potrzeby niszczenia w takim samym stopniu. Więc były miejsca, gdzie te świątynie jakoś się ostały, choć zniszczone. No, ale były też miejsca, gdzie niestety te świątynie po prostu nie nadawały się do niczego. Bardzo dobrym przykładem, oprócz oczywiście Warszawy, jest Wrocław, kiedy o samym Wrocławiu tych świątyń też było bardzo wiele zniszczonych. Ziemie zachodnie i północne, które były jeszcze przez wojska sowieckie nie traktowane jako polskie, no bo bardziej jako niemieckie, więc tam także siła i agresja była jeszcze większa. I tych zniszczeń było naprawdę wiele. Jednym słowem, Kościół po II wojnie światowej wyszedł bardzo mocno osłabiony pod względem materialnym i osobowym. I teraz należało jakoś się w tej sytuacji odnaleźć. O ile w tych rejonach Polski, gdzie funkcjonowały do tej pory diecezje w swoich granicach, nie było żadnego problemu, o tyle problem pojawiał się na ziemiach zachodnich, północnych, no bo wcześniej była ta administratura kościelna niemiecka, więc trzeba było zbudować nową strukturę. Natomiast pozostaje także kwestia Kresów, tak? No bo tam też była na przykład archidiecezja lwowska. Teraz co z tą Wileńska, archidiecezją prawda? zrobić, tak, Gnieźnieńska podobnie, kiedy jej znaczna część po prostu jest już w innych granicach. Więc ta sytuacja Kościoła w tych pierwszych latach, pierwszych miesiącach po II wojnie światowej była naprawdę ogromnie trudna. Chlond, przyjeżdżając, został z gliszcza, tak dosłownie. I teraz trzeba było próbować to jakoś odbudować. I o ile w tych pierwszych, do 47, przełomu 47-48 roku, ta relacja z państwem była, no powiedzmy, jeszcze poprawna, chociaż mamy kwestię zerwania konkordatu, mamy kwestię wprowadzenia 25 września 1945 roku obowiązkowych ślubów cywilnych przez państwo, to jednak jeszcze te relacje jakoś następowały między sobą. Administratorzy, biskupi poszczególnych diecezji próbowali pozyskiwać środki na przykład na odbudowę kościołów, na odbudowę całej infrastruktury i początkowo, póki władza ludowa miała innych wrogów, czyli kwestie wewnętrzne, a więc zlikwidowanie podziemia antykomunistycznego, uregulowanie kwestii PPS-u i PPR-u, kwestia PSL-u, mieli się czym zajmować przez pierwsze miesiące i faktycznie się tym zajmowali. Natomiast Kościół sobie zostawili po prostu na później, tak? Niby relacja pozytywna, niby taki cichy sojusz polegający na tym, że my wam
nie wchodzimy w wasze sfery, wy nam nie wchodzicie w nasze. Trwała tak na dobrą sprawę do tego przełomu 47-48, a I później wreszcie, oczywiście zaczęło się to zmieniać. tak, właśnie o tym chciałem też porozmawiać, bo te koniec lat 40. już zaczął pokazywać, że rozpoczyna się praca taka propagandowa przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu, między innymi, i to wtedy został stworzony tygodnik Dziś i Jutro, na przykład. O tym też bym chciał, żebyśmy kilka słów powiedzieli. No i odezwa papieża Piusa XIII do biskupów niemieckich, czyli XII. o Niemcach wysiedlonych z 12. ziem włączonych do Polski, prawda? Jakich Rosjanie używali technik propagandowych? Co się wtedy działo właśnie pod koniec lat 40. No, należało przede wszystkim pokazać, że Kościół nie jest sojusznikiem państwa. Ten początek możemy zobaczyć już w referacie pułkownik Bystry Gierowej, które są słynne słowa, że należy przeprowadzić ofensywę wobec kleru i kler próbuje atakować, bo kler próbuje coraz bardziej wchodzić w sfery życia publicznego, coraz więcej żąda, coraz więcej oczekuje. No więc musimy odpowiedzieć. Poza tym jest to zgodne jak najbardziej ze wzorami sowieckimi, bo oczywiście PRL wzorował się na rozwiązaniach sowieckich, tak samo jak inne kraje Układu Warszawskiego. Te wzorce, które były podawane tam, odpowiednio dostosowywane do warunków poszczególnych krajów. O ile walka w Polsce z kościołem, z religią nie była niczym łatwym, Józef Stalin miał tego świadomość. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w tej armii, która zostaje stworzona przez Stalina, pojawia się kapelan wojskowy. Anegdota słynna mówi o tym, że gdy zapytano go, dlaczego zgodził się na to, żeby byli tam kapelani wojskowi, to odpowiedź jego miała brzmieć w sposób następujący, że nikt inaczej nie uwierzy, że to jest Wojsko Polskie. A więc ci kapelani tam funkcjonowali. Tutaj podobnie w innych sferach jest katecheza w szkole, no ale ona jest odpowiednio traktowana w taki sposób, żeby zniechęcić ludzi do rodziców, uczniów do uczęszczenia na tą katechezę. Robi się też problemy nauczycielom, księżom, katechetom, aby oni sami po prostu zrezygnowali z funkcjonowania religii w szkole, no bo nie jest ona przecież tam potrzebna. Takich, można powiedzieć, podprogowych działań było bardzo wiele, które już miały sygnalizować, że kończy się czas cichego sojuszu i my teraz za Kościół się weźmiemy. Oczywiście to miało swoje podłoże także operacyjne, dlatego że w tym czasie zaczynają być rozbudowane działania agencyjno-operacyjne wobec duchowieństwa, wobec poszczególnych kurii, wobec poszczególnych urzędów kościelnych. Chodziło więc już o to, aby obsadzić je agenturą, zebrać jak najwięcej informacji, takich, które mogą być później korzystne, na przykład do ukazywania tego wrogiej działalności kościoła. I gdy papież odniósł się do sytuacji kościoła niemieckiego, oczywiście komuniści to bardzo szybko wykorzystali. Mówili, no tak, no to chodzi na to, że papież nie jest za zatrzymaniem ziem zachodnich, północnych, że należałoby je oddać Niemcom i zaczęli na przykład wymagać od duchowieństwa, żeby potępić ten akt. Natomiast papież tam nie mówił nic o tym, że te ziemie mają do siebie wrócić, tylko sposób postrzegania Kościoła w całości przez Piusa XII był zupełnie inny niż zostało to zinterpretowane. Trzeba pamiętać, że Pius XII był dyplomatą, znającym bardzo dobrze sferę niemiecką, bo przecież był tam nuncjuszem przez wiele lat. Także ten konkordat z Rzeszą Niemiecką, między innymi, on próbował w ten sposób, wtedy jeszcze nie jako papież, zabezpieczyć pozycję katolików w tym kraju. Encyklika jedyna pisana w języku niemieckim z palącą troską była adresowana w stronę właśnie sytuacji tego, co już się działo w kościele niemieckim jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kiedy ostrzegano, że te działania będą prowadziły po prostu do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Więc on, mając szereg tych różnych doświadczeń,
tych, które informacji, które do niego schodziły bardzo różne. Gdy przeprowadza się chociażby kwerendę w archiwum historycznym Sekretariatu Stanu, to możemy dostrzec w poszczególnych jednostkach tematycznych, że informacje były zbierane z wielu źródeł. To znaczy były źródła polskie, były źródła londyńskie, były inne źródła zagraniczne i to powodowało, że tworzył się jakiś określony obraz. Nikt na dobrą sprawę nie wiedział, jak zakończy się kwestia granic, no bo tak naprawdę mówiąc, Układ Zgorzelecki to jest dopiero 1950 rok, tak? I później kolejne rozwiązania, które będą regulowały ostatecznie granice na Odrze i Nysie. Ale na przykład w 1948 roku jeszcze bardzo wiele osób sądziło, myślało, że ta granica nie jest stała. No można zobaczyć chociażby zachowanie samych Dolnoślązaków, nowo przybyłych. Pierwsze lata wiązały się z tym, że na przykład wiele rzeczy nie odbudowywano czy nie remontowano, bo obawiano się, że za chwilę Niemcy tutaj wrócą. Więc nie było jakby sensu tym się zajmować. Te osoby, które były w ich mniemaniu oczywiście, te osoby, które były repatriantami ze wschodu, też myślały o tym, że no dobrze, przyjdziemy na te ziemie zachodnie na kilka lat, ale wrócimy właśnie pod Wilno, pod Lwów chociażby, tak? No bo stamtąd pochodzimy i tam były też nasze domy, groby naszych najbliższych i tak dalej, więc ta sytuacja była dość niepewna, napięta. Też nie wiadomo było do końca, jak się Zachód zachowa, czy widmo kolejnego konfliktu, tym razem między aliantami zachodnimi a wschodnimi, jest do końca realne. To powodowało duże zamieszanie i łatwo było wówczas z niektórych wypowiedzi papieskich nadać im takiej intencji czy takiego kształtu, które byłoby no, niezgodne z prawem. Tak więc ta sytuacja tego 40, przełomu 47-48 roku, ten moment jakby zwrotny, pokazuje, że teraz będziemy atakować Kościół ze wszystkich możliwych stron, cały czas podkreślając, że Kościół jest agenturą zachodnią, że ma swoją centralę w Rzymie, że wszelkiego rodzaju działania Kościoła mają na celu umacnianie Niemiec, Zachodu i w jakiś sposób ze sobą współpracujących innych sił przeciwko komu? Przeciwko postępowi, przeciwko demokracji ludowej, przeciwko władzy ludowej. I ta narracja była oczywiście powtarzana. Ta narracja też miała swój konkretny wyraz. No, to jest chociażby 5 sierpnia 1949 roku dekret o wolności sumienia i wyznania, czy dekret o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach. Zaczyna się już taka ofensywa typowo prawna. Oczywiście cały czas są aresztowani duchowni, szczególnie ci, którzy byli związani z Winniaka. Cały czas wyszukuje się u poszczególnych księży wypowiedzi, na przykład z ambony, wypowiedzi chociażby z na katechezie, te, które będą antypaństwowe, które można pod to podciągnąć, są wydawane odpowiednie wyroki sądowe, zdarzają się wyroki także śmierci. Mamy sytuację chociażby w Kurii Krakowskiej, kiedy próbuje się udowodnić, że poszczególni urzędnicy tej kurii wspierali zbrojne podziemie. Pokazuje się broń, pokazuje się pieniądze, szczególnie te tak zwane zagraniczne, czyli dolary, że z kolonii, bo na pewno im Zachód przysłał, tak, za wykonywanie zadań, powiedzmy, o wartości operacyjnej czy wywiadowczej, czy że Kościół w ogóle zbiera informacje dotyczące funkcjonowania Polski i przekazuje gdzieś na Zachód. W materiałach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej możemy znaleźć też takie jednostki, kiedy komuniści się zastanawiali na przykład nad kwestią kolędy. Coś, co dla wielu duchownych jest czymś normalnym, zbliża się okres Bożego Narodzenia, po Bożym Narodzeniu, wizyty tak zwanej duszpasterskiej. No i oni zaczęli się zastanawiać, czy to zbieranie informacji na temat wiernych nie jest jakąś formą działania wywiadowczego. Tak? Kto tam mieszka, po co tam mieszka, dlaczego tam mieszka i tak dalej. A wiadomo, że ci księża zbierali te informacje tylko i wyłącznie po to, żeby, no jak już te parafie zaczynały się kształtować, szczególnie na ziemiach zachodniej północy, żeby wiedzieć po prostu, jakich parafian mają, tak? Także widzimy, że te działania już wtedy zaczynają być bardzo ofensywne w stosunku do Kościoła.
No i pewnie te pierwsze lata właśnie powojenne miały na celu jakby wysegregowanie, znalezienie ludzi, którzy mają rzeczywisty wpływ, którzy są istotni dla tworzenia się tych struktur Kościoła katolickiego w Polsce, po to, żeby ich później pewnie wyeliminować. Taka rzecz, która też mogłaby zwiastować jakąś cezurę, bo oprócz tych ataków z zewnątrz, zaczęło się też działanie wewnątrz Kościoła katolickiego i stworzenie takich organizacji jak Komisja Księży, początek ruchu księży patriotów, tak zwanych. No i przejęcie charytatywnej organizacji Caritas, którą oskarżano o wiele nieprawidłowości. To też właśnie przełom lat 40., 50. Tak, to szczególnie na Dolnym Śląsku to miało swój charakter, bo ówczesny administrator apostolski, ksiądz dr Karol Minik, ponieważ służba bezpieczeństwa nie była w stanie zebrać zbyt wiele informacji, takich, które mogły go obciążać, tam oskarżano go jako współpracę z Gestapo w czasie II wojny światowej, był bardzo częsty zresztą motyw, oskarżanie księży na przykład o współpracę właśnie z Niemcami hitlerowskimi, jakby nie biorąc w ogóle pod uwagę, że to przecież Kler w czasie II wojny światowej również był mocno zaangażowany w ratowanie wielu osób, bo przecież no, fałszowano księgi kościelne, wydawano fałszywe metryki chrzcielne, zmieniano tożsamość niektórym osobom, by pomóc im ukryć się przed działaniem Gestapo chociażby, tak? Czy inne działania, które ratowały życie i wolność bardzo wielu osób. W tym czasie, na przełomie lat 40. i 50., pojawia się chociażby kwestia we Wrocławiu kontroli skarbowej prowadzonej wobec wrocławskiego Caritas, bo skoro już nie udało się udowodnić jakichś przestępstw wcześniejszych czy współpracy księdza Minika z wywiadem zachodnim, chociaż były prowadzone tam o rozpracowania w tym temacie, to trzeba było pokazać, że to całość działalności Caritas Kościoła jest działaniem, tak naprawdę mówiąc, przeciwko państwu. Albo że przy okazji tego działania Kościół zyskuje bardzo duże środki materialne, czy to wprost je sobie przywłaszcza. I to, co akurat zadziałało się w wrocławskim Caritas, jest tego bardzo dobrym przykładem. Kiedy całość tej pomocy, która została udzielona we Wrocławiu na terenie Dolnego Śląska, miało to naprawdę bardzo duży charakter, no bo ci ludzie przyjeżdżali z różnych miejsc, osiedlali się na terenie Dolnego Śląska. Tak prawdę mówiąc, brakowało wszystkiego i Minik stawał na głowie przy pomocy swoich współpracowników, w cudzysłowie stawał na głowie, aby tą pomoc tym repatriantom zorganizować. Poza tym była też duża liczba ludności niemieckiej, która opuszczała Dolny Śląsk. Ich też trzeba było jakoś, im też trzeba było jakoś pomóc. W związku z powyższym ta siła środków, która przeszła przez tutaj wrocławski Caritas, faktycznie była dość imponująca. I komuniści próbowali w ten sposób pokazać, że no, Kościół jednak próbuje wyjść na swoje. Pomoc pomocą, owszem, jak najbardziej. Natomiast co się da przywłaszczyć, to się da przywłaszczyć. I likwidacja Caritas w całym kraju była próbą odcięcia kwestii charytatywnej od działalności Kościoła. Czyli chodziło o to, żeby Kościół maksymalnie zamknąć w granicach świątyni, tak? Likwidujemy go z życia społecznego, likwidujemy go z kwestii charytatywnych, które jest przecież naturalną elementem funkcjonowania Kościoła już od pierwszych wieków i próbujemy tym Caritasem zawłaszczyć. I to powstanie Zrzeszenia Katolików Caritas 30 stycznia 1950 roku jest bardzo dobrym przykładem, kiedy próbuje się ten Caritas uprzedmiotowić. Tam oczywiście byli księży, którzy zarządzali tym zrzeszeniem katolików Caritas, ale tak jak pan wspomniał, byli to księża tak zwani patrioci, czyli przynależni do Komisji Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, którzy decydowali się na podjęcie pewnej współpracy
to znaczy współpracy nie w znaczeniu agencyjnym, tylko no, jakiejś formy sojuszu. Tutaj każde słowo może być trochę za dużo powiedzianym, ale jednocześnie no, odpowiadającym tej rzeczywistości, czyli chodziło o to, żeby stworzyć pewną relację, która umożliwiała też korzyści, no bo trzeba też powiedzieć, że księża, którzy należeli do zbowidu, mieli szereg korzyści z tym związanych, bo mieli na przykład część darmowych leków, czy zniżkę na leki, mieli też możliwość zyskiwania większych emerytur, jeżeli faktycznie byli gdzieś tam w różnych organizacjach bojowych, czy powstańczych, czy związanych z partyzantką ogólnie pojętą. Więc wielu tych patriotów na tym faktycznie zyskiwało. No i też przychylność władzy, jeżeli potrzebowali coś załatwić, to wiadomo, że fakt przynależności do Komisji Księży ułatwiała bardzo wiele rzeczy. Poniekąd takie tworzenie własnych elit właśnie wewnątrz kościoła, którymi można już zarządzać, które można kontrolować. I pewnie nieprzypadkowo to właśnie w 1950 roku rząd PRL zawiera porozumienie z Episkopatem pierwsze i powstaje Urząd do Spraw Wyznań i zaczynają się represje na duchownych, jeszcze większe niż trwały do tej pory, bo z zarzutami szpiegostwa, o których już tutaj ksiądz wspominał, do więzienia trafia między innymi biskup kielecki Czesław Kaczmarek czy arcybiskup z Krakowa Eugeniusz Baziak. 3 lata później zamordowanie księdza Zygmunta Kaczyńskiego 13 maja 1953 roku, więc tutaj już no, te działania są zupełnie inne niż w latach 40. To z kolei też odpowiadało jakby ogólnej jego nastawieniu wobec Kościoła, czy w ogóle wobec jakkolwiek pojętej opozycji. Bo trzeba pamiętać, że Kościół katolicki przez komunistów był traktowany jako jedyna legalna opozycja. Oni to tak postrzegali. A te działania przeciwko opozycji pojawiają się w całym bloku wschodnim. To jest związane też z tym, co się dzieje w Moskwie. To znaczy Stalin zaczyna coraz bardziej zaostrzać, powiedzmy, swoją politykę także do swoich najbliższych, prawda, wcześniejszych współpracowników. I tutaj tego jakby oddźwięk widzimy też w innych krajach Układu Warszawskiego. Jeżeli chodzi o te porozumienie z 14 kwietnia 1950 roku, to ono było próbą ze strony Kościoła jakby rozwiązania sytuacji. To znaczy Kościół już widział, że zaczyna się, tak jak wspomniałem wcześniej, faktycznie okres trochę cięższy i trzeba jakoś, nie ma podpisanego konkordatu, jest on zerwany, nie ma nuncjatury, umarł już chląd, Wyszyński zostaje prymasem, otrzymuje bardzo daleko idące uprawnienia, no, zasadniczo legatem papieskim. Cały czas Rzym bierze pod uwagę to, że może nastąpić zerwanie kontaktu z Warszawą, z Wyszyńskim, więc po to uprawnia go w szereg różnych możliwości, żeby miał jakieś pole manewru wówczas. No to tylko prymas Polski miał takie możliwości między innymi, tak? Żeby jego wybory, chociażby nominacje były legalne, prawda? Tak, no bo nie było nuncjusza, więc on zasadniczo pełnił rolę i nuncjusza, i legata papieskiego, w nim była skoncentrowana tak bardzo władza. Dlatego też z kolei był tak mocno rozpracowywany, czy była próba wywarcia na niego wpływu, o czym za chwilę na pewno powiemy, ponieważ komuniści widzieli doskonale, że jest to osoba, która tak na dobrą sprawę jest decydująca o wszystkim, a poza tym no, kardynał Wyszyński był dość postacią, która potrafiła także w stosunku do księży czy biskupów jasno zasygnalizować, jaki jest jego kierunek działania, co uchroniło zapewne Kościół w Polsce przed wieloma trudnościami w okresie PRL-u, czy zmniejszyła te, które doświadczał. Natomiast to porozumienie z 14 kwietnia było różnie rozumiane na przykład ze strony watykańskiej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tych dokumentach możemy zauważyć to, że część urzędników nie rozumiała, no jak porozumienie z komunistami,
skoro papież wcześniej mówił, że Pius XII o tym, że nie można przynależeć na przykład do partii komunistycznej, że jakiekolwiek wspieranie partii komunistycznej będzie związane z pewnymi sankcjami kościelnymi, a tutaj porozumienie o Wyszyńskim początkowo traktowane przez niektórych urzędników rzymskich jako ktoś, kto jest bardziej lewicowy. A tymczasem Wyszyński po prostu, widząc, w jakiej sytuacji znajduje się Kościół, próbował unormować to, co jest do unormowania. Ale już 19 kwietnia 1950 roku, kiedy powstaje Centralny Urząd do Walki z Kościołem, zwany Urzędem Spraw Wyznań, bardzo szybko się zorientował, że jednak te uzgodnienia, które zostały przed chwilą podpisane, które faktycznie regulowały bardzo wiele rzeczy, są nic nie warte. To zresztą w materiałach właśnie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, on to w jednej z wypowiedzi, które zostały zapisane przez Służbę Bezpieczeństwa, to jasno wybrzmiewa, że on, widząc, że te działania władzy ludowej odbiegają od ustaleń, dochodzi do wniosku, że już rozmawiać trzeba oczywiście jak najbardziej, tylko ma świadomość już coraz więcej, coraz bardziej z tyłu głowy mu świta ta myśl, że na każde ich zgodę trzeba liczyć się z tym, że oni mogą dzisiaj coś podpisać, a jutro mogą się po prostu z tego najmniej w życiu wycofać. Zresztą takim bardzo też mocnym elementem było aresztowanie administratorów apostolskich, likwidacja administratur apostolskich, no bo komuniści powiedzą, o, Wyszyński miał załatwić, czy polski episkopat miał załatwić kwestię tego, żeby uznać ostatecznie granice na Odrze i Nysie, także przez Watykan, czyli stworzyć tam administraturę polską kościelną, w pełni legalną, czyli w pełni legalne diecezje. Natomiast tego nie zrobił, a skoro Kościół nie potrafi sobie poradzić z własnymi problemami, to państwo się tym zajmie. I stąd aresztowanie właśnie 26 stycznia 1951 roku, 1951 roku administratorów apostolskich i wybór na to miejsce, o czym pan wspomniał, już te tak zwane elity wcześniej przygotowane, wybór takich wikariuszy kapitulnych, którzy będą postępowali zgodnie z linią partii. Bardzo ciekawy wątek, który wypłynął podczas tej naszej rozmowy, to sama postać księdza prymasa, kardynała Wyszyńskiego. Skoro Rosjanie już wiedzieli, że to jest właśnie ta osoba, na którą uważać powinni przede wszystkim i którą podporządkować sobie powinni przede wszystkim, no to pewnie działania wywiadowcze, między innymi działania agentów Urzędu Bezpieczeństwa, tajnych współpracowników wokół niego mocno się zagęszczały w latach 50. i zresztą część dokumentów przetrwała w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i można w nich przeczytać, że rzeczywiście no, kardynał Wyszyński nie był osobą, która szczególnie chciała w jakikolwiek sposób z tajnymi współpracownikami, z urzędnikami wysokiego szczebla się spotykać, a co dopiero rozmawiać. Jak wyglądało to rozpracowywanie księdza kardynała Wyszyńskiego? No, wyglądało stosunkowo podobnie jak w wypadku wszystkich innych biskupów, chociażby też i Baraniaka, bo on też był przecież dość mocno sprawdzany, czy pozostali duchowni ci wyżsi. To oczywiście ta agentura, która była wspominana, to jest jedna z form. Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Urząd Bezpieczeństwa, później Służba Bezpieczeństwa, jednym słowem policja polityczna każdego okresu, no, opiera się przede wszystkim na zbieraniu informacji. No, informacji z podsłuchów telefonicznych, informacji z kontroli korespondencji, informacji z obserwacji bezpośredniej. I tutaj oczywiście było podobnie, to wszystko się dokonywało także w wypadku kardynała Wyszyńskiego, bardzo później kardynała Wyszyńskiego. Tak samo jak w wypadku innych hierarchów. Po prostu zbierano wszelkie możliwe informacje. Oczywiście próbowano je też w jakimś stopniu weryfikować, to znaczy, jeżeli dane źródło informacji okazywało się, nazwijmy to, nieprawdziwe, no bo
Widzimy, że dana osoba, na przykład jako agent, cały czas podaje zbyt rozbujałe informacje, które nie można zweryfikować przez inne źródło. No to oni później z takich źródeł też rezygnowali. Jednym słowem, te zbieranie różnego rodzaju danych, które umożliwiają na przykład opisanie danej osoby, zorientowanie się, w jakim kręgu ma znajomych, przyjaciół, jak można do niego dotrzeć, jakie są jego słabe strony. To już będzie też domena późniejsza szczególnie, ale to już wtedy też jest zauważane. I w tych dokumentach widzimy, że praktycznie mówiąc, każdy jego ruch był dość dobrze obserwowany i jestem przeświadczony, że on po prostu miał w pewnym momencie, miał tą świadomość, że tak to wygląda od strony technicznej. Ale też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. No, arcybiskup, kardynał Wyszyński, podobnie jak inni hierarchowie, przepraszam, no cały czas byli pasterzami, więc trudno, żeby nie spotykali się z ludźmi, trudno, żeby nie podejmowali z ludźmi rozmów, nawet jeżeli były to rozmowy także ze stroną tą przeciwną. Oczywiście Wyszyński podejmował jakiekolwiek formy rozmowy wtedy, kiedy musiał po prostu, tak? Kiedy już sytuacja była jakoś tak szczególnie napięta, że ta interwencja z jego strony, na przykład w obronie aresztowanych księży, była konieczna, czy w związku z jakimiś innymi wydarzeniami. Natomiast miał też bardzo dużym dystansem podchodzi do tych rzeczy i wiedział, że jest przede wszystkim pasterzem. Więc no, nie izolował się od ludzi. To jest też charakterystyczne, że wobec Kościoła katolickiego PRL wystosował bardzo wiele różnych narzędzi, natomiast po prostu tak naprawdę nie miał zbyt wiele narzędzi, żeby się bronić. Nie mógł odpowiadać równomiernie do każdego jednego ataku na niego przeprowadzonego. Dlaczego? No bo Kościół ma inną misję, inne zadanie, wzruszenie z tego, do czego został powołany i wezwany, a nie próba odpowiadania na każde możliwe działanie ze strony tych, którzy próbują go zniszczyć. Może się bronić i się broni, ale nie zawsze ta obrona oczywiście jest taka, jakby ktoś oczekiwał. Tak? Czy popatrzymy na ten okres perspektywy czasu, kiedy to jest jednak stalinizm, to tam, gdzie była szansa na obronę, tam, gdzie próbowano rozwiązywać niektóre tematy czy oskarżenia za pomocą jakichś środków, nazwijmy to dyplomatycznych, to te próby były podejmowane. Natomiast tam, gdzie nie można było już tego zrobić, pozostawało oczekiwać na to, że przyjdzie sytuacja, która doprowadzi do jakichś zmian. Na pewno w roku 51, już wtedy, kiedy się zaczęły właśnie te wszystkie aresztowania, sam Wyszyński miał świadomość tego, że może się zbliżyć moment, kiedy on sam zostanie aresztowany, no i będzie próba po prostu twardego przejęcia kościoła przez komunistów. No i nadszedł rzeczywiście 5 marca 1953 roku, czyli śmierć Józefa Stalina. I mogłoby się wydawać, że od tej pory może coś będzie lepiej, może Kościół zacznie funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości i pewnie dokładnie to samo pomyśleli sowieccy dygnitarze rządzący w Polsce, że Kościół ma szansę w tym momencie się odrodzić. I 25 września tego samego roku nie ma więcej wolności, w zasadzie wolności jest mniej dla Kościoła rzymskokatolickiego, bo prymas Polski, kardynał Wyszyński, zostaje aresztowany. A niedługo później Episkopat Polski ślubuje wierność PRL. No, to była sytuacja taka naprawdę dość napięta, bo po śmierci Stalina cała ta wiertuszka, która stanowiła jego zaplecze, tam dokonywały się walki, tak, między Chruszczowem, Berią, więc te pierwsze miesiące po jego śmierci nie zwiastowały jeszcze tak jednoznacznych zmian.
Także komuniści w Polsce byli dość mocno osadzeni. Nie było żadnych oporów społecznych, bo to jest też charakterystyczne. Tak na dobrą sprawę, gdy popatrzymy na całą historię PRL-u, to dobre czasy dla Kościoła, w cudzysłowie, czy jakaś odwilż, zdarzała się dopiero wtedy, kiedy władza ludowa zaczynała się bać albo czuła, że zostanie w jakiś sposób, że może tą władzę utracić. Więc w Polsce tak naprawdę sprawa odwilż pojawiała się dopiero po wydarzeniach z czerwca poznańskiego z 1956 roku i później na przykład po wydarzeniach na Wybrzeżu w roku 70 i tak dalej. Nie? To są momenty, kiedy faktycznie dzieje się jakaś odwilż. A tutaj po śmierci Stalina nie, odwilży nie było w żaden sposób. Wprost przeciwnie, ci komuniści w Polsce uznani, że to jest właśnie moment na tym, którym trzeba aresztować Wyszyńskiego. Dlaczego? Bo Stalin się między innymi na ten zgadzał. Stalin jakby przeczuwał, że aresztowanie Wyszyńskiego spowoduje to, że zostanie z niego stworzony męczennik, a tego się obawiano. I należało go raczej próbować ograniczać innymi metodami. No przecież do aresztowania Wyszyńskiego to jeszcze po drodze mamy likwidację niższych seminariów duchownych przez władze polskie, czyli już odcięcie tych przyszłych kadr duchowieństwa, to jest dokładnie 3 lipca 1952 rok. 9 lutego 1953 dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, który również utrudniał sytuację w kościele. Proszę sobie zadać jedno pytanie. Jaki to jest rozdział państwa od kościoła, kiedy państwo zaczyna decydować o tym, kto ma gdzie zostać proboszczem albo wikariuszem? Są wewnętrzne sprawy kościoła, wewnętrzne dotyczące ich personalia. A ten dekret w tej pierwszej formie, oczywiście, regulował tą kwestię w taki sposób, że to władza ludowa musi potwierdzić, czy ktoś może objąć dane stanowisko, dany urząd kościelny. A jeżeli nie, jeżeli nie spełnią kryteriów, to znaczy jego działalność była uznawana za antypaństwową, to należało po prostu do tego urzędu mu nie powierzać, lub też ten urząd, z tego urzędu go zdjąć. W takim samym kluczu myślenia postanowiono aresztować Wyszyńskiego. Tylko proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie odważono się na to, żeby wprowadzić w jego miejsce kogoś innego. Znaczy, faktycznie zaczynano wpływać na episkopat ówczesny, na biskupów pod tym kątem, żeby ich działania były bardziej prorządowe, propaństwowe. Pojawia się kwestia tego ślubowania, to dotyczyło nie tylko biskupów, dotyczyło także w ogóle księży. Z jednej strony niby odpowiadano w ten sposób, że za czasów przed II wojną światową też no, biskupi się w jakiś sposób zobowiązywali do wierności wobec państwa. Natomiast tak na dobrą sprawę ta próba zobowiązania no, podważała jedną podstawową rzecz. No, każdy ksiądz wówczas i w każdym innym czasie jest obywatelem państwa polskiego, nie jest obywatelem państwa watykańskiego, jeżeli nie ma paszportu watykańskiego. Więc po co było składać ślubowanie na wierność państwu polskiemu, jakby skoro z samego faktu bycia obywatelem jest to jakby w sposób naturalny, tak? Natomiast tutaj chciałem podkreślić właśnie to, że ci duchowni nie są Polakami, tylko są z innego jakby, podlegają zupełnie innej władzy. W związku z powyższym trzeba ich zobowiązać do wierności władzy polskiej, tak? Polskiemu rządowi i dopiero na tej podstawie mogą funkcjonować, ale znowu muszą funkcjonować tylko w określonych ramach, powiedzmy, ustroju, tylko w określonych ramach przyjętej polityki. W związku z powyższym nie mogą na przykład sygnalizować, że takie czy inne działania są niezgodne z prawami człowieka, z jakimikolwiek normami społecznymi, z jakimikolwiek innymi normami pojętymi. Tak? Na Wyszyńskiego pojawia się atak w tym momencie, kiedy on jasno stawia, że nie będzie sojuszu pomiędzy władzą a kościołem na takim zasadzie, że
pozwolimy, żeby władza wpływała na wewnętrzne funkcjonowanie kościoła, to jest pod względem posłów bardzo jasne pokazanie granicy, nie? Że możemy ze sobą rozmawiać, ale no, jest ten moment, w którym my wam już nie pozwolimy głębiej wejść w funkcjonowanie kościoła jako takiego. No i to ta chęć jego wyeliminowania z dalszej gry pokazuje, że obawiano się go naprawdę bardzo mocno, bo gdyby był w jakiś sposób do uformowania, gdyby był w jakiś sposób do kontrolowania, to z całą pewnością nie byłby aresztowany, nie byłby internowany. Ale ponieważ nie było takiej możliwości, w związku z powyższym decydują się na to, żeby arcybiskupa warszawskiego, prymasa Polski Muszyńskiego aresztować. No i próbują oczywiście wywierać wpływ na biskupów, żeby albo się zachowujecie teraz tak, jak my chcemy, albo jesteście następni. 8 lat, można powiedzieć, zajęło komunistom, żeby dotrzeć do tego momentu, żeby najważniejszą osobę w polskim kościele rzymskokatolickim aresztować, wsadzić do więzienia na kolejne 3 lata, bo 12 września 1945 roku, o tym zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, unieważniono konkordat. 25 września 1953 właśnie już prymas Wyszyński trafia do więzienia. Jak dużo dokumentów zachowało się w ogóle z tego okresu, który teraz omówiliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej, z których można wyczytać tak naprawdę fakty, można wyczytać operacje prowadzone wobec ludzi, o których tutaj rozmawialiśmy, wobec tych, których nie rozmawialiśmy, bo przecież chyba tak było, że każdy ksiądz podlegał rozpracowywaniu, prawda? Więc moje pytanie, jak wiele dokumentów, jak wiele faktów, jak wiele widocznych na pierwszy rzut oka stron zapisanych przez urzędników Urzędu Bez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa przetrwało do dziś? Czy do zasób Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest dość znaczny. Oni oczywiście wtedy, kiedy te sprawy się kończyły, po pewnej cenzurze czasowej, na przykład też z rozpracowań agenturalnych albo dotyczących działalności osób, które zostały pozyskane do współpracy, były przekazywane do ich wewnętrznego archiwum, część z nich niszczone, ale część także zachowywane w formie mikrofilmów. Mamy też materiały, na podstawie których możemy odtwarzać chociażby te sieci neuronalne i powiązania. Są sprawozdania dotyczące funkcjonowania poszczególnych powiatowych urzędów bezpieczeństwa i także wojewódzkich, centralnych, także korelacje z PZPR-em, więc na podstawie tych dokumentów możemy bardzo wiele rzeczy odtworzyć. A tak na dobrą sprawę więcej, może nie tyle, że więcej, ale bardziej te rozpracowania były akcentowane już w drugim okresie, czyli od 56 dalej. Dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy okres to była taka bezpośrednia i bezpardonowa walka z Kościołem. Tam te rozpracowania były istotne, owszem, ale nie prowadzono aż tak mocnych gier, tak zwanych operacyjnych, w stosunku na przykład do każdego księdza, czyli tak zwane teczki ewidencji operacyjnej, to jest dopiero kwestia lat 60., kiedy one już wchodzą w takiej bardzo skoncentrowanej formie, już z góry narzuconej. W tym okresie po prostu, kiedy rozpracowywano danego duchownego, to może nie tyle w kontekście jego osoby samej, tylko w kontekście sprawy prowadzonej wobec niego, czy wobec środowiska, z którym był związany. Tych materiałów faktycznie jest dość dużo i one wymagają oczywiście też pewnej weryfikacji, bo żaden historyk nie powinien opierać swojej pracy tylko na jednej formie źródeł. Im więcej my tych źródeł mamy, to widzimy, jak bardzo te różnice między sobą następują. Może się okazać, że niektóre informacje nie są prawdziwe, chociaż mogą być powielone błędnie. Ja na przykład zauważam często w tej pracy, którą wykonuję, że odnośnie danego duchownego, że niekiedy Urząd Bezpieczeństwa mylił na przykład daty narodzin,
inne dane osobowe dotyczące tej konkretnej osoby. Po prostu raz popełniony błąd powtarzał się systematycznie. Dopiero jak się zestawi większą ilość dokumentów, to widzimy, jakie były wprowadzane różnice. Jest to zasób z całą pewnością znaczny i wymagający ciągłych badań historycznych. I wiemy o tym, co działo się z kardynałem, prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim podczas tych 3 lat spędzonych w postalinowskim więzieniu, bo odsiadywał ten wyrok aż do 1956 roku, kiedy nadeszła odwilż, ale to będzie temat już naszego kolejnego spotkania z cyklu Kościół w PRL, który realizujemy w ramach podcastów historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. A moim i Państwa gościem był dziś ksiądz dr Adam Szpotański. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo również serdecznie dziękuję. Życzę miłego dnia. I zapraszamy do odsłuchania kolejnych odcinków naszego historycznego podcastu. Do usłyszenia.